Ogólnie duże stroje są super i zwracają na siebie uwagę i są fajne. Już teraz poziom ludzi w Polsce, którzy robią stroje, jest już tak mega wysoki, że żeby się wyróżnić, to trzeba albo być wielkim, mega jakimś robotem, tak jak tutaj to ma miejsce, że taki wielki pancerz, albo mieć super talent. Bardzo dużo jest takich ludzi w Polsce, także ja lubię właśnie takie duże rzeczy i rok temu mieliśmy pierwszego Hulkbustera, także było mega zainteresowanie, to teraz powstała druga zbroja, no i mam nadzieję, że też będzie super. Lasery! Floating Armor, tak to nazwaliśmy, bo jest w barwach naszego miasta, znaczy Floating Garden 2050. Dobra, montuję. Montuję światełko. Brzucha brakuje, tak. Zwykła lampka LED-owa z biedry, chyba. Premiera na Pyrkonie, a potem mamy nadzieję, że jakoś się przyjmie i będzie zainteresowanie w naszym mieście i chcielibyśmy też dzieciaki właśnie odwiedzać w szpitalach, na jakichś festynach podopiecznych hospicjów, no bo zbroja jest duża, także no, dzieciaki lubią takie rzeczy.